w czwartym kwartale minionego roku tempo wzrostu chińskiej gospodarki wyniosło 6,4% i tym samym okazało się najniższe uwaga od 28 lat. Światowe media ekonomiczne obiegła dyskusja, czy to jest powód do zmartwień, czy ten hamujący chiński smog oznacza problemy dla innych gospodarek. No cóż a to pytanie nie jest taka do końca prosta. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze należałoby zacząć od tego, że w sumie to nie wiemy, w jakim tempie rośnie chińska gospodarka. Można powiedzieć to na przykładzie tego, że dla, dla ubiegłego roku. Cel wzrostu gospodarczego postawiony przez partię rządzącą wyniósł 6,5%, zrealizowane dane pokazały 6,6% i bardzo szybko krajowe media obwieściły sukces. No, jest lepiej niż e, zakładaliśmy. A wynika to z tego, że chińska partia obiecała podwojenie PKB. W Chinach w ciągu obecnej dekady, i aby to podwojenie, mając na uwadze to, jak wyglądały pierwsze lata obecnej dekady w Chinach, się ziściło, w kolejnych latach do końca dekady to tempo wzrostu PKB właśnie musi wynosić w okolicach 6%. Biorąc również pod uwagę fakt, jak ogromną gospodarką są Chiny, na pewno dość złożoną i geograficznie, i pod kątem ludności, i pod kątem te, jakby tego, jak można zbierać dane w gospodarce, która przecież nie, jest, nie należy do najbardziej rozwiniętych. Dziwić może także fakt, iż te dane publikowane są znacznie szybciej niż w Polsce, w Europie Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych. Wszystko to sprawia, że wśród ekonomistów panuje duży sceptycyzm co do tego, co tak naprawdę pokazują chińskie dane dotyczące wzrostu gospodarczego, więc czy powinniśmy się martwić tym, że oficjalne dane pokazały najniższe po wzrostu od 28 lat? Pewnie nie aż tak bardzo, ale czy powinniśmy się martwić tym, co koniunktura w Chinach oznacza dla światowej gospodarki, w tym dla polskiej gospodarki? I tutaj już odpowiedź brzmi tak. Widzieliśmy z innych danych, które no, trudniej jest, można powiedzieć, podkolorować, że sprzedaż samochodów w Chinach. W drugiej połowie tego roku spadła. Tego nie obserwowaliśmy już od dłuższego czasu, i jednocześnie zauważyliśmy, że w listopadzie niemiecka produkcja przemysłowa zanotowała największy spadek od kryzysu finansowego, a to też z kolei przełożyło się niekorzystnie w czwartym kwartale na polski przemysł. I tutaj te yy, naczynia powiązane jak najbardziej już są widoczne. Widać, że Mniejsza ilość zamówień ze strony Chin już zaczyna wpływać na. Kondycji europejskiego przemysłu, a po tym sznureczku trafia to także do polskiej gospodarki. Chiny są nie tylko drugą największą gospodarką, ale biorąc pod uwagę przynajmniej te oficjalne dane, ich wkład w światowy wzrost od pewnego czasu jest tak naprawdę największy, no bo rosną dużo szybciej niż Stany Zjednoczone, a ze względu na to, że nie są aż tak dużo mniejsze, no to dużo dokładają do tego światowego wzrostu i to gdzieś tam po tym. Całym świecie się e, roznosi. Na pewno patrząc na chińską gospodarkę e, widzimy wiele czynników, które mogą stanowić zagrożenie. Z jednej strony e, wskazywaliśmy to choćby w raporcie na 2019 rok o siedmiu zagrożeniach, gdzie w Chinach mamy na, na chwilę obecną ponad 50 e, milionów. Pustych mieszkań, więc od dłuższego czasu mówi się o tej potencjalnej bańce na rynku nieruchomości. Z drugiej strony mamy też wysoki stopień zadłużenia w sektorze prywatnym, czyli wśród firm, wśród gospodarstw domowych, co może oznaczać, że w pewnym momencie, jeśli wzrost zbyt spowolni, no te zagrożenia dadzą o sobie znać no i one niewątpliwie trafiłyby również rykoszetem w europejską, w tym w polską gospodarkę. Czyli ten oficjalny wzrost tutaj byłbym ostrożny i, i tak naprawdę nie oznacza to e, zapewne, że Chiny właśnie o tyle czy o tyle rosną. Natomiast jeśli chodzi o ich wpływ na to, co się dzieje w Europie, w tym w polskiej gospodarce, tutaj jest on już jak najbardziej e, namacalny i istotny.